Dzień dobry, ja jestem Kamila. Ja jestem Łukasz. A ja jestem Majster. Możecie nas znać z kanału Co Dziś Robimy. A właśnie, zostaliśmy nowymi ambasadorami Brikomarsze Polska. I w dzisiejszym odcinku wykonamy metamorfozę tego wiatrołapu. Zapraszam. Po 5 latach mieszkania w domu nagle okazało się, że potrzebujemy kurtki na spacer z psem, kurtki do pracy w ogrodzie, kurtki roboczej, kurtki wyjściowej, których mamy kilka sztuk w zależności od pogody. To samo tyczy się butów. I nagle szafa, którą kupiliśmy 5 lat temu, okazuje się, że jest za mała. Dlatego w tym odcinku będziemy razem z Wami robić szafę przesuwną na całą ścianę, żeby jak najbardziej wykorzystać tą przestrzeń w tym małym wiatrołapie. A korzystając z okazji, że i tak robimy bałagan, od razu postanowiliśmy przemalować ściany i dodać kilka dodatków, które całkowicie odmienią to wnętrze. Ale najpierw jedziemy na zakupy. Naszą metamorfozę zaczynamy w sklepie Brikomarsze, gdzie kupimy wszystkie potrzebne produkty do odświeżenia naszego wiatrołapu i do wykonania naszej szafy przesuwnej. Co będziemy do niej potrzebować? Woski górne i dolne, podstawa, z której zrobimy nasze drzwi, czyli płyta OSB, na którą później nakleimy lamele dekoracyjne. Co do grubości płyty OSB, to musimy pamiętać, żeby dopasować ją do systemu przesuwnego, który kupimy. Skrzydła drzwiowe podczas przesuwania nie mogą się o siebie ocierać. W naszym przypadku było to 18 mm grubości. Tak nasz wiatrołap wyglądał kiedyś, ale za chwilę zmieni się on nie do poznania. Naszą metamorfozę wiatrołapu zaczęliśmy od docięcia i przyklejenia listw dekoracyjnych. Listwy montujemy na klej montażowy i wszystko przyklejamy pod laser. Przed ich pomalowaniem zawsze pamiętajcie, żeby je najpierw wyakrylować, bo wtedy będą tworzyły jedną całość ze ścianą. W tej serii filmów będziemy chcieli Wam również zaprezentować różne triki budowlane. I teraz jeden z nich, mianowicie jak uzyskać idealne odcięcie kolorów. Wcześniej oczywiście naklejamy sobie naszą taśmę, która będzie nam odcinała kolor pomiędzy ścianą a sufitem, ale może się zdarzyć tak, że coś pod nią może podciec i nie będzie to ładnie wyglądać. Dlatego bierzemy pędzelek z farbą, którą wcześniej żeśmy przemalowali sufit i delikatnie smarujemy rand naszej taśmy, tak żeby ewentualne podciekanie, które tutaj występuje, było w kolorze takim, jaki jest już wcześniej nałożony. Jak to zaraz wyschnie, będziemy malować już gotowym kolorem i zobaczycie, jakie cuda będą się tutaj działy. Ściany już zdążyły wyschnąć, więc możemy przejść do meritum odcinka, czyli do składania naszej szafy wnękowej z drzwiami przesuwnymi. Na szczęście wszystkie formatki zostały wycięte w Brikomarsze w stolarni i pozostało nam tylko okleić frontowe półki specjalną okleiną do tego dedykowaną, ale okazało się na szczęście, że jest to dziecinnie proste. Zobaczymy, czy uda nam się odtworzyć ten projekt z kartki w rzeczywistości. Wszystkie elementy naszej szafy będziemy montować za pomocą takich kątowników meblowych. Do ściany użyjemy takich kołków rozporowych, natomiast do płyty meblowej posłużymy się niewielkimi wkrętami i będziemy je bezpośrednio przewiercać. Długość jest specjalnie dobrana tak, żeby wkręt po przykręceniu nie przeszedł nam na drugą stronę laminatu. Przy użyciu lasera wyznaczyliśmy sobie wszystkie miejsca pod nasze przyszłe kątowniki meblowe i za pomocą młotowiertarki wywierciliśmy otwory, w które później zainstalowaliśmy kołki rozporowe. Jeśli nie masz odkurzacza pod ręką, to możesz zastosować prosty patent, taki jak my w filmie. Przed przykręceniem kątownika do płyty meblowej warto najpierw nawiercić sobie niewielki otwór za pomocą wiertła do drewna.
Nasze ściany trzymają kąty, piony i wymiary, dlatego na szczęście nie było żadnych problemów ze złożeniem formatek meblowych. Tak jak widzisz, nasza praca idzie sprawnie, używamy do tego poziomicy, laserów i powoli nasza szafa zaczyna już nabierać kształtów. No moi drodzy, jak widzicie, nasza szafa powoli zaczyna się wyłaniać i widzę, że tutaj naprawdę pięknie wszystko nam wychodzi, jakby to zrobił rasowy stolarz. Tak więc ostatnie trzy półeczki. Tak więc, kochanie, poproszę półeczkę. Tutaj już wiem, że wszystko będzie pasować. Coś mi dała. Coś nie wyszło. Stolarz się pomylił w obliczeniach i niestety musimy troszeczkę przearanżować naszą szafę. Tak jak to bywa w życiu, czasami i najlepszym zdarza się popełnić błąd. Tu akurat uciekło nam zamiast 18 mm w obliczeniach poszło na 18 cm. Ale opanowaliśmy sytuację, bo mamy dodatkową płytę, która nam została z tak zwanych resztek, czyli to, co zostało jeszcze z całej płyty niewykorzystane. Tak więc my to już sobie, słuchajcie, docięliśmy na odpowiednią długość. I teraz plan jest taki, że zostanie to wstawione tutaj i te półki akurat zagrają, a przestrzeń, która nam tu powstanie, będzie idealnym miejscem do tego, żebyśmy w końcu mieli gdzie przetrzymywać naszą deskę do pracowania. Bo z tym jest wieczny problem, zresztą piszcie w komentarzach, czy wy również macie problemy z takimi rzeczami jak mop, wiadro do mopa lub deska do prasowania. A my działamy dalej i nie zważamy na błędy. Nasz system do drzwi przesuwnych miał 3 metry bieżące, dlatego musieliśmy go dociąć na wymiar za pomocą pilarki z tarczą do aluminium. W naszym domu mamy ogrzewanie podłogowe, dlatego żeby uniknąć jego przebicia, dolna szyna została przyklejona za pomocą kleju montażowego. I przechodzimy do drzwi przesuwnych i do tego będzie nam potrzebna płyta OSB, a nawet dwie sztuki, bo będziemy mieć dwa skrzydła. I do tego będziemy też potrzebować jeszcze płyt lamelowych, które będziemy kleić do naszej płyty OSB na klej montażowy. Mam nadzieję, że to wyjdzie bardzo ładnie. Także zaczynamy klejenie. Do naszych drzwi przesuwnych będziemy potrzebowali wózków górnych i dolnych. Do zamontowania dolnych wózków musimy najpierw wyfrezować otwór frezem puszkowym, tak żeby po zamontowaniu kółka nie obcierały o płytę i swobodnie przesuwały się po szynie, a górne wózki wystarczy przykręcić 5 cm od krawędzi drzwi. Przed montażem drzwi w szafie należy wykręcić kółka z dolnych wózków, wsunąć skrzydło drzwiowe w górną szynę, a następnie zamontować kółka w szynie dolnej i przykręcić ponownie do wózków. I dotarliśmy do końca naszej metamorfozy. Nasza szafa jest gotowa, wyszła rewelacyjnie, jest pięknie wykonana z lameli od góry do dołu, więc tworzy jedną wielką całość. Poza tym świetnie udało nam się zagospodarować całą tą przestrzeń. Mamy mnóstwo miejsca do przechowywania. Mało tego, oprócz szafy udało nam się zrobić listwy dekoracyjne, poprzemalować cały przedpokój z brzydkiej szarości na fajny, zielony, ciepły kolor. Dodatkowo zrobiliśmy jeszcze listwy przypodłogowe, więc wszystko jest tak, jak miało być. Ja jestem mega zadowolona z tej metamorfozy. Na początku wydawało mi się, że to będzie mega trudne. Nigdy nie robiliśmy szafy własnoręcznie, ale okazało się, że jest to banalnie proste i szybkie do wykonania, więc zachęcam Was też do takiego zadania. Zobaczcie, jak ta szafa pięknie, gładko sunie. Oczywiście wszystkie rzeczy do jej wykonania zostały zakupione w sklepie Bricomarché, więc jeśli chcecie zrobić podobną szafę, wszystkie produkty właśnie tam znajdziecie. A jeśli nie macie czasu, możecie zajrzeć na ich stronę internetową. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam Was do zajrzenia do sekcji komentarzy, która jest dla Was. Chętnie odpowiemy na każdy z nich.
Zobaczcie również, że błąd, który popełniłam na samym początku, okazał się atutem. Mam miejsce na przechowywanie deski do prasowania oraz mopa, więc chyba wyszło lepiej niż planowałam. Jednocześnie zachęcamy Was do zajrzenia na Facebooka i Instagrama Bricomarche Polska, bo tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych inspiracji, które mam nadzieję natchną Was do takiego działania. Jednocześnie chciałbym, żebyście polubili ten film i zasubskrybowali kanał, bo jeśli podobają się Wam filmy razem z nami, to wiedzcie, że będziemy się pojawiać coraz częściej, tak więc śledźcie na bieżąco. A teraz żegnamy się z Wami razem z Teodorkiem i zachęcamy Was do oglądania kolejnych odcinków. Pa!